Dobry wieczór Państwu. W dniu dzisiejszym, w tą wyjątkową noc, Noc Muzeów, chciałbym powiedzieć 2-3 słowa na temat podróży, ale także o tym, co z tej podróży czasami przywożono, bo stoję przy popiersiu generała Wincentego Krasińskiego i jest to jego pamiątka z podróży do Francji i do Hiszpanii, która odbyła się w latach 1807-1808. Wracając z Półwyspu Iberyjskiego, zatrzymał się na pewien czas Wincenty Krasiński, wtedy jeszcze pułkownik, gdyż stopień generalski otrzymał dopiero w roku 1810. I u jednego z bardziej znanych rzeźbiarzy zamówił sobie popiersie w białym marmurze, popiersie stylizowane troszkę delikatnie, nawiązujące, jak w tamtym okresie była bardzo duża moda, do stylu empire, czyli do stylu klasycznego. Pokazana jest głowa, pokazana jest twarz generała z charakterystycznie dla tamtej epoki ułożonymi włosami, dużą ilością loków, dużą ilością pupli, z bokoprodami, ustylizowanym wąsikiem i oddane te wszystkie cechy charakteru, które były widoczne w postaci generała, czyli można powiedzieć taka dość typowo słowiańska zawziętość i pokazanie tego, że jest to osoba na tyle mająca silny charakter, że jest gotowa do tego, żeby taki portret u jednego z bardziej znanych twórców tamtego okresu, Franciszka Bossio, zamówić. Podjęcie takiego wyzwania i zamówienie takiej rzeźby wiązało się też z pewnego rodzaju ryzykiem, gdyż wiemy, że jedne portrety są lepsze, drugie portrety są gorsze. W tym wypadku z rzeźbą może być podobna sytuacja, ale artysta, jak i sam model z tej pracy są bardzo zadowoleni. Te popiersie po dziś dzień znajduje się w naszych zbiorach. Jeżeli Państwo kiedyś pojawią się u nas w muzeum, zapraszam do przejścia się po naszej ekspozycji, przejścia się po poszczególnych budynkach, bo ona pojawia się w kilku miejscach. Powstały liczne kopie tej rzeźby i mamy możliwość, chodząc od jednego do drugiego budynku, a nawet i w kościele, takie kopie tej rzeźby odnaleźć. Wracając do tematu podróży, wracając do tematu Wincentego Krasińskiego. Co on robił w tym 1807 i 1808 roku we Francji i w Półwyspie Apeninie i na Półwyspie Iberyjskim? Wincenty Krasiński był dowódcą i twórcą pierwszego pułku szwoleżerów gwardii, formacji wojskowej bezpośrednio odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Napoleona. I gdzie przebywał cesarz Napoleon? Tam przebywali polscy szwoleżerowie. W roku 1807 wybuchła wojna na Półwyspie Iberyjskim, wybuchła wojna o sukcesję hiszpańską i szwoleżerowie towarzyszyli Napoleonowi. Słynne bitwy pod Somosierrą, pod Rio de Seco, to są bitwy, w których uczestniczyli szwoleżerowie, dbali o bezpieczeństwo i o należytą opiekę postaci Napoleona. Rozwozili rozkazy, zajmowali się zwiadem, zajmowali się przenoszeniem informacji do adiutantów, do poszczególnych generałów. Tam, gdzie był, tak jak wspomniałem na początku, Napoleon, byli jego szwoleżerowie, oczy i uszy wielkiej armii, oczy i uszy Napoleona. Wracając z tej wyprawy, przyjechali do Paryża, przyjechali do miejsca, w którym te najważniejsze instytucje państwa Cesarstwa Francuskiego się znajdowały i tak samo znajdowali się najbardziej znani i najbardziej szanowani i popularni artyści. Jednym z nich był Franciszek Bossio i u niego właśnie Wincenty Krasiński takie popiersie zamówił, które po pewnym czasie dotarło do jego rodzinnego majątku i znalazło się w Opinamurze. Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia Opinogóry w momencie, kiedy już będzie taka możliwość i pozbędziemy się tego uprzykrzającego nam życie wirusa, do zapoznania się z ekspozycją zameczku, w oficynie, przyjrzeniu się naszym wyjątkowym zbiorom i spacerowaniu po Parku Opinogórskim. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.